Jeżeli chcecie więcej odcinków, pozostałe kluby Ekstraklasy i żeby ta seria trwała i trwała i trwała, no to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach: tak, retro, to jest naprawdę super format, bardzo proszę, rób tego więcej. A ja będę wiedział, żeby robić tego więcej. Sezon 2005-2006, Ekstraklasa, FIFA 06. Druga kolejka przed nami. Jesteśmy w Poznaniu. Lech Poznań po raz drugi z rzędu gra u siebie po zwycięstwie z Polonią Warszawa. Skromnym, ale pewnym i zasłużonym. Dziś podejmuje zespół, no, na którym na pewno jest w stanie zrobić kolejne 3 punkty. Pomysłu, jak otworzyć tą konserwę, którą jest Arka Gdynia na początku tego spotkania. Ładny strzał z daleka, ale spokojnie, Hamera. Tutaj chodzi ta piłka, no ale gęsto, gęsto tam Gdynianie. No może teraz szansa dla Lecha, ależ okazja Rejsa na perfekt. Ale w ataku są problemy. Może teraz Piotr Świerczewski. Świerczewski! Nie wiem, czy to nie była piłka meczowa dla Lecha Poznań. Nie będzie raz sędzia męczył dłużej tym meczem. Na początek drugiej kolejki taka typowa ekstraklasa w Poznaniu. Jesteśmy w Kielcach, tutaj tylko piłka, krzyczą koszulki Odry Wodzisław z przodu i z tyłu, a tylko zwycięstwo interesuje gospodarzy z Kielc. Jeszcze przejęcie Bednarka, no i teraz aż się prosi, żeby podać gdzieś tam strzał z pierwszej piłki. Powinni szukać tego strzału piłkarze z Wodzisławia, szukają go i to jest bardzo dobra decyzja. Ależ świetnie tutaj Aleksander Kwiegon dzisiaj dostał szansę od trenera od początku. Kwieg z pierwszej piłki, uderzenie! Bardzo dobra okazja Korony. Winować inaczej. Grzegorz Bonin z rzutu rożnego. Hermes 1-0 dla Korony. Bardzo ładnie znalazł się tam Hermes w polu karnym. I tak się stało w przypadku tego spotkania. Nie miała Korona wcześniej wybitnie klarownych okazji. No i to też jest metoda. Jest super snajper drugiej ligi. Ale okazja, uwaga teraz. Jest Odra. Troszkę zamieszania. No, Sander Kieg. Inaczej trzema piłkarzami wyszliby na dogodną pozycję. Gracze Korony, strzał z daleka! Ja widziałem tą piłkę w bramce, ale to nie był celny strzał. Tylny słupek właściwie. Bo występu Odry w tym spotkaniu raczej nikt nie będzie pamiętał. To Korona jest zwycięzcą, to wynik idzie w świat. Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin. Co w tym pierwszym spotkaniu na własnym stadionie, ale Grzelak znalazł dośrodkowanie. Jest okazja dla Pogoni i mamy bramkę! Nie grali imponująco w ataku przez pierwsze fragmenty tego meczu, ale jedna akcja wystarczyła Pogoni. Tuzin akcji w pierwszym spotkaniu i tylko jeden gol, a dziś jedna jedyna sytuacja. Dośrodkowanie, strzał głową Mediego, no i Zagłębie dostaje takiego solidnego gonga. Graczami Zagłębia, czy pójdzie do końca? Tak jest. Okazja, to musi być bramka. Michał Chałbiński, co on tutaj zrobił? Kompletnie nie mam pojęcia. Czak próbuje atakować Andradinę. Daleko wyszedł z tą piłką Medi Andradina. Nie wiem, czy nie za daleko. Mógł chyba troszeczkę. Ależ teraz wyszedł Michał Chałbiński. No i ma okazję się Chałbiński zrehabilitować. Nie wiem, co robi tutaj Zagłębie Lubin. Piekielnie nieskuteczni. Teraz Claudio Miral przed szansą. Ale utrzymał się Milar przy piłce. Będzie miał sam na sam Milar! Brawo, Mariusz Liberda. Tam czai się chyba Elokan na krótkie zagranie, ale idzie długa piłka w pole karne. Niepotrzebna ta strata, ależ bramka Pogoni Szczecin, co tutaj się dzieje? Jules Simard, ale przejmuje to Jules Simard, bez wahania uderza, taka miękka, szybująca piłka. Naprawdę dobry mecz Pogoni, a Zagłębie nie wiem, czy zlekceważyło trochę rywala, czy poczuło się za mocno. Może teraz Banaczek, za dużo czasu kombinuje Banaczek, jeszcze Banaczek. No już miał taką sytuację, że Pogoń w pięknym stylu wygrywa na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. No i Górnik Zabrze, Grodzin Grodzisk Wielkopolski. Faworyt oczywiście drużyna gości, wicemistrz Polski z sezonu 2004-2005. Dla Groklinu mimo wszystko byłaby to spora strata. Na razie pierwsza próba, bardzo ładne uderzenie. Wala, świetnie poukładane formacje. João Paulo, no musi tu ogarnąć, ale Lech teraz broni, kąśliwe uderzenie głową. Wydawało się, że to będzie bramka, zaspał tam zupełnie obrońca. A teraz okazja dla Górnika na 1-0. Bardzo dobra okazja, bardzo dobrze przeprowadzona akcja. Na typową aferę, ale aferę teraz robi Madrian Sikora. Ależ jest szybki Sikora, nie są w stanie go dogonić. Sikora! Świetnie, Piotr Lech. 0-0 to i tak wynik dla Górnika dobry. Wynik, który Górnik przyjmuje z pokorą, ale myślę, że przed meczem widzieliby go w ciemno. Wisła Kraków
GKS Bełchatów. Ten pierwszy mecz w Łęcznej można będzie oczywiście uznać za wypadek przy pracy, jeśli dziś Wisła pokona GKS Bełchatów. Ładnie między Wiślakami. No, do momentu. No, okazja jest dla Wisły, ale już potężnie uderzył 1-0. Szybciutko Wisła. Szybciutko obejmuje prowadzenie z Bełchatowem. Marcin Kuźba. Zaczęła bardzo szybko. Przewagi liczebnej rywali, ale Kuźba i Frankowski nie mają zamiaru rezygnować. Potężne uderzenie Marcina Kuźby. Świetna interwencja Banaszyńskiego. Co tutaj zrobi Kantoro? Ładne zagranie. Jest okazja Frankowskiego. Potężnie Tomasz Frankowski, ależ bomby dzisiaj pakuje Frankowski na bramkę Banaszyńskiego. Gracze jednych i drugich w polu karnym. To jest ostatnie prawdopodobnie akcja tej pierwszej połowy. Zagranie na pole karne. Kalucze! 2-0. No, znany piłkarz z tego, że pomimo nie najwyższego wzrostu potrafi skakać jak szalony. Za plecy obrońcy jak wieżowiec wyrósł Kalucze. Uderzył kąśliwie, piłka odbita od ziemi tuż przed Banaszyńskim. Bramkarz Bełchatowa zasłonięty, nie miał zbyt dużo do powiedzenia w tej sytuacji. Wisła 2, Bełchatów 0. Bełchatowem to udowadnia, chociaż teraz Janusz Dziedzic dochodzi do piłki. Mijajlowicz nie miał za bardzo ochoty przeszkodzić mu w tej akcji. Bardzo dobrze radzi sobie Radosław Majda. Niepotrzebnie przed polem karnym. Zieńczuk dośrodkowanie na pole karne, może teraz. Jeszcze składa się tutaj do strzału Kalucze. Kolejna okazja Wisły, czy będzie 3-0? Szuka tutaj Wisła okazji na trzecią bramkę. Jest trzecia bramka, zamieszanie w polu karnym. No jest po meczu Tomasz Dawidowski. Nie była to taka oczywista dobitka, ale dzisiaj ewidentnie ten baner Wielka Wisła rozwieszony przez kibiców na narożnej trybunie nie kłamie. Dzisiaj Wisła rzeczywiście swoją wielkość z Bełchatowem potwierdza. A to 3-0 Tomasza Dawidowskiego. Dwie z tych trzech bramek w tym meczu Wisła zdobyła po rzutach rożnych. Jak będzie w tym przypadku Kalucze? Oczywiście, że Ucze najwyżej w polu karnym. Oczywiście, że jest to czwarta bramka dla Wisły. Kto tym razem? Marcin Kuźba. Dzisiaj są naprawdę dla Bełchatowian z morą. O ile są jeszcze w stanie zatrzymać Wisłę w tych huraganowych atakach. Hinz mają przewagę. Nie ma tutaj obrony Wisły. Hinz! Będzie bramka dla Bełchatowa. Jest ta honorowa bramka dla Bełchatowa. Proszę uprzejmie. Janusz Dziedzic autorem tego gola. W międzyczasie, gdy podjęli tą decyzję, Hinz już uderzał na bramkę. Dziedzic osamotniony. Wiedzie, że im to Bełchatów oblu, ale teraz Tomasz Frankowski. Ależ dostał piłkę, ależ dostał podanie. Popularny Franek. Franek! Łowca bramek, ale nie w tym spotkaniu. Nic się nie dzieje, że Wisła jest w swoim normalnym rytmie, w swojej normalnej formie. Po prostu zdarzyło się jej nie dojechać do końca na mecz do Łęcznej, ale dzisiaj z Bełchatowem myślę, że zmazała tamtą porażkę. I stadion Polonii Warszawa. Trzeba przyznać, że stadion Polonii Warszawa dość udolnie odwzorowany w FIFA 06 do Warszawy na mecz z czarnymi koszulami. Choć te koszule w FIFA 06 to takie bardziej granatowe. Przyjeżdża Wisła Płock. Ale dalej poloniści. Nie ma spalonego. Polonia Warszawa! Słupek gratuje Wisłę Płock. No ma serce dzisiaj do walki Polonia. Jacek Kosmalski. Patryk Rachwał, tym razem ten przerzut Rachwała dotarł. Uderzenie! W tym momencie na pograniczu spalonego Arifowicz, ale nie ma spalonego Arifowicz! Arifowicz! Co zrobił tutaj zawodnik Polonii Warszawa? Walkę o utrzymanie. Sobczak, no może teraz Ireneusz Jeleń przed szansą! Stawił, no i Polonia remisuje z Wisłą Płock bezbramkowo. Jeden punkt. Jak dla Polonii nieźle, jak dla Wisły chyba też. Legia Warszawa, Górnik Łęczna, a właściwie Górnik Łęczna, Legia Warszawa to tutaj, na tym stadionie. W poprzedniej kolejce na inauguracji działy się cuda. Wisła Kraków strzelała samobójcze gole, Wisła Kraków traciła zawodników w wyniku czerwonych kartek, a Łęczna z minuty na minutę grała coraz lepiej i ostatecznie pokonała mistrzów Polski. Na razie Górnik, świetna okazja. Ależ okazja dla Górnika Łęczna, potężne uderzenie, no i broni Łukasz Fabiański, ale to był dobry strzał. Bronowicki tutaj tym wyborem na krótko rozegrany rzut rożny, okazja Dixona Czoto, no nie jest to piłkarz, który kojarzyłby się ze strzałami z dystansu. Prowokowali, aż w końcu zaczęli ją irytować na tyle, że Wisła zmuszona była, 1-0 dla Łęcznej! Wszystko to już nie ma znaczenia, Andrzej Kubica autorem gola, opłacają się te strzały z daleka. Fabiański wybija piłkę przed siebie.
Kubica świetnie tutaj znajduje się na dobitkę. No i mamy prowadzenie Łęcznej. Sensacja znowu wisi w powietrzu. Spokojnie gracze Łęcznej też do tego podchodzą z głową. Nie chcą jakby na aferę tutaj grać. I ładne zagranie teraz. Ładne zagranie do Andrzeja Kubicy. Co się tutaj wydarzy? Kubica! Kubica! Ależ było blisko! To jest nieprawdopodobne. Andrzej Kubica miał piłkę meczową. Kapitan Górnika Łęczna, wydaje mi się, na nodze, gdyby 2-0 było dla Łęcznej, ależ minimalnie, no jak to rozegra Łęczna? Dobrze to rozgrywa Łęczna, świetne zagranie do Kubicy, no i Andrzej Kubica przed kolejną chyba szansą na bramkę, tym razem nie będzie to rzut karny, wyraźnie było widać, że Wojciech Szala faulował przed polem karnym, ale sędzia powinien dać za to czerwoną kartkę, tak też się dzieje. Rafał Kaczmarczyk, czy starczy Rafałowi siły? Chyba nie, chyba tak. Zobaczymy jeszcze Łęczna. Ależ Kubica teraz przed szansą. Kubica Fabiański. Chyba możemy to już powoli ogłosić. 6 punktów w 2 meczach. Rozłożona Wisła, rozłożona Legia. To jest nieprawdopodobne, co ta drużyna wyczynia w tym sezonie Ekstraklasy. Jesteśmy w Krakowie na stadionie Krakowi. Dziś rywalem Krakowi. Amika Wronki, zespół niełatwy. Kut, a ciekawie tutaj piętką zagrał Kikut, ładnie zgubił rywala, jest Murawski, Murawski, ależ znajduje Gregorka, no piękna akcja Amiki Wronki, Karol Gregorek 1-0 Amika, fantastyczna akcja, świetnie chodziła ta piłka, zaczęło się od pięknego zagrania piętą Kikuta, Karol Gregorek też swoją robotę tutaj zrobił, oddał co prawda strzał, który obronił Marcin Cabaj, ale ta obrona na tyle niefortunna, że prost pod nogi doświadczonego Jacka Dębińskiego. No i przez to zespół z Krakowa ma tutaj związane ręce, a właściwie nogi. Ależ teraz strzał z dystansu, to mogło zaskoczyć Marcina Cabaja. Chyba dzisiaj dla tego klubu, no chyba, że w tej sytuacji coś się zmieni. Jest dośrodkowanie na pole karne, jest uderzenie na bramkę i to jest gol dla Krakowi! Co tutaj się wydarzyło? Paweł Drumlak cieszy się jak dziecko z tej bramki. A jest wszystko jasne, wszystko staje się jasne. Ręka któregoś z piłkarzy z Wronek. Zobaczmy jeszcze raz. Drumlak uderza czysto. Tutaj wystawiona ręka zawodnika Amiki Wronki. Po tej ręce ta piłka odbija się. I strzał, który prawdopodobnie nie zmierzał w ogóle w światło bramki. Bardzo dużo zamieszania robią w FIFA 06. Uwaga, bo Jacek Dębiński też robi dużo zamieszania w FIFA 06. Dębiński! Trzeba wam wiedzieć, rozochocona tą bramką. Ona chce strzelić kolejne gole. Łukasz Szczoczarz. Po tym, jak ten mecz układał im się naprawdę dobrze, wszystko wymyka się spod kontroli w ostatniej odsłonie, w ostatnim akcie tego spotkania. No i gospodarze ratują remis. Tak czy siak ten sezon dla Krakowi zaczyna się ciężko. 2 mecze i tylko 1 punkt. Przegrana z Koroną, remis u siebie z Amiką. No ale to goście zdecydowanie powinni czuć po tym spotkaniu niedosyt. To był raczej ich mecz, a Krakowia raczej z tego punktu się cieszy.